Witajcie, ogrodniczki i ogrodnicy. W ogrodzie wszystko jeszcze śpi, a my już oczami wyobraźni zaczynamy go widzieć kwitnącym w nowym sezonie. Mnie pojawiła się kobea na tarasie, przetkana tumberkią. No i właśnie ta wyobraźnia sprowadza nas na ziemię, podpowiadając, że czas na przygotowanie rozsad kwiatów jednorocznych, które widzieliśmy pod powiekami. A dlaczego wisiałem do góry nogami, dowiecie się później. No i jak zapewne domyślacie się, nie skończyło się na kobei i tumbergi. Kupiłem też inne kwiaty. Jedne na rozsady, a inne do wysiewu wprost do gruntu. Niektóre rośliny mają długi okres wegetacyjny. W związku z tym, jeśli chcemy, żeby nam kwitły przez cały sezon, powinniśmy wcześniej przygotować rozsady. Kobea pochodzi z Meksyku. Należy do rodziny wielosiłowatych o pięknie brzmiącej nazwie Cobea scandens. Któż by nie chciał mieć w ogrodzie Cobea scandens? W naturze dorasta do 9 metrów, a czytałem, że niektórym i w naszych warunkach taka wielka urosła, choć najczęściej są to około 3 metry. Nie tylko kwiaty kobei wielkości nawet 7 cm zachwycają, ale też delikatny zapach i wybarwiające się na czerwono liście. W przypadku kobei przed posianiem nasion dobrze jest je wcześniej namoczyć. Najlepiej zostawić w wodzie na noc, ale wschody i tak zobaczymy dopiero po około 3 tygodniach. Tumbergia. Jej pełna nazwa to tumbergia oskrzydlona. Też się pięknie nazywa po łacinie tumbergia alata. To rodzina akantowatych. Pochodzi z południowo-wschodniej Afryki, a dorasta do 3 metrów. Mimo różnic geograficznych, obie mają podobne wymagania. Lubią słońce i ciepło. Dlatego w skrzyni będą rosły razem. Oprócz namoczonych nasion kobei oraz nasion tumbergi, których nie trzeba moczyć przed wysianiem, przygotowałem doniczki ekologiczne, ziemię do wysiewu i szklarenki. Do doniczek nasypię ziemi i lekko ją ubiję. Nasiona kobei wbijam w ziemię kantem, niezbyt blisko siebie, w razie gdybym je chciał rozsadzić. Dam po 2 nasionka do doniczki. No, jak widać, nie poszło mi za dobrze z matematyki. Tutaj są 3. Białe gotowe. Zaznaczę sobie teraz, żebym się nie pomylił. No to teraz kolej na niebieskie. Trochę mało ciekawie się je sadzi, bo po namoczeniu zrobiły się śliskie. W Meksyku kobea zapylana jest przez ćmy i nietoperzy. No to już wiecie, skąd ta inspiracja na początku naszego spotkania. Tumbergię wysieję w takiej małej paletce, bo taka mała szklarenka mi została, ale później będę musiał przesadzić ją do większych doniczek. Możemy ją prowadzić po siatkach, drabinkach, może zwieszać się z murków, ale może też ona spełniać rolę rośliny okrywowej. Puszczona po ziemi daje piękny, zielono-pomarańczowy kobierzec. Teraz
doniczki, do szklarenek. Teraz nieco wody, oczywiście ze spryskiwacza, żeby nie poprzestawiać nasion. Zamykamy. I gotowe. Ustawiamy w ciepłym miejscu, aby temperatura wewnątrz szklarenki wynosiła 19-20 stopni. A gdy podrosną i wyjmiemy je ze szklarenek, trzeba będzie je podeprzeć. A do ogródka pójdą po zimnej zaszce. I tak oto posiałem Kobę i Tombergię. Piękne pnącza na tarasy, altany, siatki. Nie jest trudno przygotować własne rozsady, a więc do dzieła. Niech w naszych ogrodach królują Kobe Scandens i Tombergie Alady. Do zobaczenia. Jeśli się podobało, zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij w dzwonek, a będziesz na bieżąco.